my! Do końca wysokim pressingiem. Każdy z was marzy o tym, żeby być na miejscu Jowina. Niektórzy już byli na konsultacji, ale uważam, że wszyscy tego chcecie. Wszyscy chcecie otrzymać to powołanie, więc ono nie spadnie z nieba. Mikołaj nim przyniesie. No to trzeba zapracować. A na co teraz sobie zwracają uwagę? Nie tylko na piękne zwody i bojeczną technikę. No to ja się pracuję na boisku. To proszę to pokazać. Mecz taki, jakiego się spodziewałem, czyli dużo walki, dużo ambitnej postawy z jednej i z drugiej strony, bo wszystkim zależało na tym, żeby się pokazać zawodnicy reprezentacji sztabowi szkoleniowemu reprezentacji, moi zawodnicy nam, także mecz taki naprawdę niezły. Spotkały się dwa zespoły prezentujące niezły poziom i to był dobry mecz. Dobry mecz, gdzie nikt nie bronił, tylko każdy chciał jechać do przodu. Sytuacji było sporo, takiej gry na bezpośrednim kontakcie bardzo dużo. Takie mecze się nie dało. Ja jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o spotkanie, o poziom, jaki zaprezentowały obydwa zespoły. Mając na uwadze, że jest to zgrupowanie selekcyjne, było bardzo dużo nowych zawodników, jeżeli chodzi o tą selekcyjną reprezentację. I myślę, że było z tego punktu widzenia bardzo pożyteczne spotkanie, zarówno oceniając występy zawodników powołanych do reprezentacji, jak i ich rówieśników z Akademii Pogoni Szczecin. Początek był słaby, ale na to mogło się gdzieś tam kilka czynników złożyć, bo i ten stres, który wynikał z tego, że grali przed trenerem reprezentacji tego rocznika, to nie jest dla nich łatwe. Plus jednak ponad 3 godziny w busie, też w autobusie też zrobiło swoje. Także ja tutaj bym ich troszeczkę usprawiedliwił z tego początku. Dostaliśmy bramkę, potrafiliśmy się podnieść i to trzeba gdzieś tam zauważyć, docenić, bo tak jak zauważyłeś końcówkę pierwszej połowy, nie mówię, że na naszą korzyść, ale taka bardzo wyrównana.